Jedziemy. 10 i 11 grudnia w Grabnie odbyła się wystawa gołębi pocztowych. Tarnowska wystawa okręgowa. Cieszyła się wielkim powodzeniem, ale o szczegóły dotyczące tej wystawy poproszę pana Stanisława Burkota, wielkiego miłośnika gołębi i osobę, która na ten temat wie wszystko. Bardzo proszę. Dziękuję. Moje nazwisko Stanisław Burkot, jestem wiceprezesem do spraw lotowych oddziału Wojnicz wraz z kilkoma kolegami, sympatykami i miłośnikami gołębi pocztowych. Zorganizowaliśmy na terenie miejscowości Grabno tarnowską wystawę gołębi pocztowych. Koledzy, którzy czynnie uczestniczyli i pomagali mi w organizowaniu tej wystawy, to między innymi prezes oddziału, kolega Maciek Zaprzałka, Władek Sroka, Władek Foltak, Piotr Stanuch, Tomek Toporkiewicz, Paweł Warchał, Paweł Woda, Staszek Skórka. To dzięki właśnie tym hodowcom udało nam się zorganizować wystawę, która ma za cel przede wszystkim promowanie sportu gołębiarskiego wśród młodych hodowców, zachęcić ich do uczestniczenia we współzawodnictwie lotowym, spożytkowanie tym samym swojej energii do celów tak szlachetnych jak hodowla i współzawodnictwo gołębi pocztowych. Zorganizowanie wystawy było również możliwe dzięki panu burmistrzowi Jackowi Kurkowi, który bezpłatnie wynajął nam dom grodzki, dom ludowy w Grabnie. Tarnowska wystawa okręgowa odbywa się corocznie od 23 lat, od 1988 roku. Ma za zadanie wyłonić przede wszystkim najlepsze gołębie okręgu tarnowskiego jako reprezentację na ogólnopolską wystawę do Sosnowca. W tym roku przypadło w udziale zorganizować tą wystawę oddziałowi Wojnicz. Jest to również zarazem dobra okazja do spotkań, rozmów i prowadzenia dyskusji na temat i analiz na temat hodowli różnych hodowców, którzy w tym czasie mogą przyjechać z całej południowej Polski, spotkać się, porozmawiać i wymienić swoje zdanie. Jest to również doskonała promocja naszej pięknej miejscowości Grabna, naszej gminy, dobrze rozwijającej się, prosperującej gminy Wojnicz. Ponieważ w tym spotkaniu na wystawie uczestniczy dużo hodowców, którzy prowadzą własne przedsiębiorstwa, biznesmeni. I tutaj być może, że to jest również jakby taki impuls do tego, aby tutaj inwestowali w naszej miejscowości, w naszej gminie. Oczywiście również dużą rolę w zorganizowaniu wystawy odegrał nasz pan sołtys Jerzy Jarkowski, który pomógł nam w nagłośnieniu całej imprezy, czynnie uczestniczył w zorganizowaniu tej wystawy i również uczestniczył w rozdaniu pucharów i nagród. Chciałbym jeszcze raz serdecznie wszystkim podziękować, którzy uczestniczyli w tej wystawie, którzy pomogli ją zorganizować i poprowadzili, dzięki czemu cieszyła się ona dosyć dużą popularnością. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu serdecznie. Ja teraz o kilka słów na temat wystawy, która odbyła się w Królestwie pana Jarkowskiego w Grabnie. Poproszę sołtysa. Bardzo proszę. Proszę państwa, na wstępie chciałem podziękować organizatorom tej wystawy, ponieważ ta wystawa była tak profesjonalnie zorganizowana i cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, bo pod koniec już tej wystawy mieliśmy możliwość zorientować się, ile osób odwiedziło tą wystawę. I okazuje się, na podstawie sprzedanych bilecików, to ponad 200 osób w naszej miejscowości odwiedziło tą wystawę. No i społeczeństwo jest zainteresowane taką działalnością, takimi po prostu przedsięwzięciami, czy to wystawy, czy jakieś inne działalności kulturalne. Udostępniliśmy ten lokal dla po prostu hodowców bezinteresownie, na miarę naszej możliwości wspieraliśmy tutaj po prostu tą wystawę i cieszymy się, że mogliśmy przy tej okazji zaprezentować sołectwo Grabna, które no, cieszy się po prostu
tym, co udało się przez ten miniony okres w tej miejscowości zrobić. No i dzisiaj, mówiąc prawdę, nie odstępujemy wiele od innych sołectw na terenie naszej gminy. Jeżeli by takie imprezy były proponowane, jesteśmy otwarci na udostępnienie tego lokalu naszego, pomoc w zorganizowaniu i czekamy na dalsze propozycje. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie sołtysowi Grabna, panu Jerzemu Jarkowskiemu i dziękuję uprzejmie panu przewodniczącemu Stanisławowi Burkotowi. Miło było państwa gościć na naszym portalu. Dziękuję. Dziękuję.